Witam, plantacja cebuli z siewu wiosennego. Właśnie producent teraz podlewa. Jeszcze jedno przejście i będzie cała podlana. Bardzo duża susza niestety na Kujawach. Bardzo wysokie temperatury. Pewnie za 2-3 dni tego deszczu nie będzie widać. Proszę Państwa, troszeczkę stemfylium, nie ma tego dużo. Sporo uszkodzeń po wciornastku. Tak jak zawsze. W okolicach Radziejowa jest tego naprawdę, naprawdę dużo. Co teraz w ochronie? Proszę Państwa, ponieważ idzie ciepło, bardziej trzeba zwrócić uwagę się na zwalczanie czy zapobieganie wystąpieniu stymfylium i alternarios. Mączniaka raczej nie powinno być, bo rosy są krótkotrwałe, więc to zwilżenie roślin jest zbyt krótkie, żeby nastąpiły infekcje mączniakiem. Natomiast co można stosować? Preparaty Signum, Scorpion, Fandango. Z tych produktów można coś sobie wybrać w zależności od tego, co było stosowane. Oczywiście siarczany magnezu. Oczywiście coś dodajemy też na wciornastka. Produkty, które mamy gdzieś tam pod ręką, które są zarejestrowane. W tym przypadku, ponieważ to jest jeszcze cebula dość późna, można podać nawóz o składzie zrównoważonym, ale to już chyba ostatni raz. No i woda. Myślę, że jak ta plantacja zostanie podlana, to przy tych temperaturach, które występują, za 4-5 dni woda powinna przyjść na to pole z powrotem. Pamiętajmy tylko, żeby pod cebulę podlewać mniejszymi dawkami wody w granicach 20 litrów na metr kwadratowy, ponieważ cebula ma dość płytki system korzeniowy i składniki pokarmowe, które są w wierzchniej warstwie przy dużych dawkach wody będą wypłukane.